sfatygowana i omszała flaga polska sprzed wojny, lat 30. W 1939 roku, pewnie z okazji rewolucji październikowej, która jak wiadomo rozgrywała się w listopadzie, chodził sowiecki milicjant po domach we Lwowie i nakłaniał natarczywie mieszkańców, żeby wywiesili czerwone flagi. Anna matka powiedziała, że nie ma czerwonej flagi. Powiedział, jak to nie ma? Jest Polska, obedrzeć to białe, zostawić czerwone i będzie flaga. Koniec. A czerwony kolor lepiej znosi. Ten biały się zrobił żółty całkiem, a czerwone się trzyma jakoś.